Co ważne do podkreślenia, jest to drugi etap dla tego samochodu, opisujący drugą wymianę oleju od nowości w tym samochodzie. Przebieg badanego oleju to zaledwie 3352 km. Wymiana oleju po takim przebiegu związana jest z obowiązkowym serwisem olejowym dla tego samochodu. Podczerwień potwierdza wysoką jakość tego oleju, natomiast powoli zaczyna być widoczna degradacja dodatków oraz antyutleniacza, reszta parametrów na zielono. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód. Sprawdzimy, w jakiej kondycji jest olej, który w nim pracował. Przesyłka dotarła bezpiecznie, w środku znajdują się następujące pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, część informacji możecie zobaczyć na etykiecie, natomiast więcej szczegółów pojawi się za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, szczegóły również w dalszej części filmu. Co ważne do podkreślenia, jest to drugi etap dla tego samochodu, opisujący drugą wymianę oleju od nowości w tym samochodzie. Poprzedni etap opisany został w odcinku numer 73. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Volkswagen Tiguan, rok produkcji 2021, silnik benzynowy 2.0, samochód wyposażony w filtr cząstek stałych, przebieg ogólny 13 000 km. Do samochodu zalany został olej fabryczny w klasie lepkościowej 0W20, nie były stosowane żadne dodatki. Przebieg badanego oleju to zaledwie 3352 km. Wymiana oleju po takim przebiegu związana jest z obowiązkowym serwisem olejowym dla tego samochodu. Wcześniejsza wymiana z etapu pierwszego była wynikiem decyzji użytkownika pojazdu i wykonana była we własnym zakresie. 50% eksploatacji to trasa, 50% miasto. Dominują odcinki przekraczające 20 km. Olej eksploatowany przez 7 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 39,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,1 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 184. Pora na olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 37,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 7,9 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 187, a to oznacza, że otrzymano bardzo dobre wyniki znajdujące się w przedziale akceptowalnym. Zmiany poniżej 5% należy uznać za bardzo nieduże. Tutaj warto zaznaczyć, że w odcinku numer 73 punktem odniesienia był olej z innego samochodu, bo Stanisław nie dysponował olejem świeżym, przesłał wyłącznie próbkę oleju przepracowanego. Gdyby punktem odniesienia były wartości dla oleju świeżego, który został przesłany tym razem, to widzimy, że zmiany są na porównywalnym poziomie. W wyniku eksploatacji zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie badań
Lepkość zmierzona w niższej temperaturze oscyluje w okolicach 38-39 mm2 przez sekundę, natomiast w 100 stopniach Celsjusza w okolicach 7,9 do 8,0 mm2 przez sekundę. Przechodzimy do testu bibułowego. Dziękuję firmie Motor Checkup za udostępnienie testów do badań. W pierwszej kolejności aplikacja na bibułę i kilka zdjęć, a za chwilę komentarz do wyników. W ramach ciekawostek doświadczalnych możemy porównać wyniki otrzymane przy zastosowaniu testów od MCU oraz standardowej bibuły. Zachęcam do dzielenia się swoimi obserwacjami w komentarzach pod filmem. Celem ułatwienia analizy wyniku z testu bibułowego możecie skorzystać z filmu, który szczegółowo opisuje, na co zwracać uwagę przy analizie otrzymanej plamy. Link w opisie do tego filmu. Wynik dla dzisiejszego oleju oglądamy na tle innych olejów, które były badane w tym samym czasie. O nich były lub będą kolejne odcinki. Można zauważyć, że spośród wszystkich testów dla silników benzynowych dzisiejszy wynik jest w gronie trzech bardzo dobrych wyników. Niemniej jednak pomimo niskiego przebiegu ten wynik nie należy do najlepszych. Plasuję go na trzecim miejscu. W ramach ciekawostki można porównać ten wynik z wynikiem z poprzedniego etapu. Otrzymano zbliżony obraz plamy. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. Podczerwień potwierdza wysoką jakość tego oleju, natomiast powoli zaczyna być widoczna degradacja dodatków oraz antyutleniacza, reszta parametrów na zielono. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki we wszystkich trzech testach. Wymiana tego oleju po tak krótkim okresie nie miała odzwierciedlenia oraz uzasadnienia w parametrach fizykochemicznych tego oleju. Przestrzeń do optymalizacji w tym przypadku była bardzo duża. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. W sposób szczególny zapraszam do eksperymentowania zwolenników Long Life'ów. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!